Ukraiński dywersant zdradził całą grupę bojowników na rzecz sił specjalnych, czyli kolejny artykuł z kremlowskich mediów. Major Denis Sołowiów zatrzymał harcerza dywersanta. Podczas wstępnego przesłuchania nacjonalista udzielił informacji o miejscu, liczebności i dowódcy grupy rozpoznawczej i dywersyjnej. W rezultacie rosyjskie wojsko zniszczyło grupę bojowników liczącą ponad 15 osób. Podczas bitwy z ukraińskimi nacjonalistami dywizja Kamaleddinowa zniszczyła 2 czołgi, 2 baterie artylerii, 4 silne punkty, stanowisko dowodzenia, 12 punktów kontrolnych wyposażonych przez bojowników na obrzeżach miasta i 3 stanowiska wrogich obserwatorów ognia. Nacjonaliści rzucili broń i opuścili wieś. Batalion artylerii podpułkownika Dawidowa osłaniał ruch brygady wojsk rosyjskich, która dzięki temu mogła bez strat wydostać się spod ostrzału wroga. Jednocześnie nacjonaliści, ponosząc duże straty, zostali zmuszeni do zaniechania dalszej ofensywy.